Tradycja nie jest czymś, co się chowa w trufle, nawet najpiękniejszej. Tradycja jest czymś, co musi żyć w nas, podkreślała Ewa Gołębiowska podczas symbolicznego otwarcia trufły w piątek 21 września. Ta myśl towarzyszy organizatorom od pierwszej edycji Skarbów z Cieszyńskiej Trufły. W tym roku wydarzenie to odbyło się po raz 18 i jak zwykle spotkało się z dużym zainteresowaniem. Przychodzą z przyjaciółmi, przychodzą rodzinami, przychodzą, żeby się spotkać, bo to właśnie jest takie święto. Też jest tą wartością trufły, że trochę nas spowalnia, trochę patrzymy do tyłu, trochę patrzymy na boki uważniej, może się bardziej trochę szanujemy, może bardziej lubimy dzięki temu. Z tegorocznej trufły wyjęto nie tylko strudel, trąbity czy gajdy, pojawiły się także nowości. Mogliśmy pokazać się prapremierę filmu o Ewie Jaślar, film zrobiony przez jej przyjaciół z Budapesztu i pokazywał film właśnie całą jej karierę muzyczną. Ładne podsumowanie 25 lat aktywności Ewy Jaślar w Cieszynie. Z nowości pewnie warsztaty, które pozwoliły nam zrobić sobie jelonka, ale również dwudniowa praca Waldka Rudyka, który rzeczywiście tego jelenia wyczarował. Ten jeleń zostanie z nami dłużej, nie czmychnie w momencie, kiedy trufłę zamkniemy. Skarby z Cieszyńskiej Trufły to również jarmark rzemiosła. Około 50 rzemieślników, nie tylko ze Śląska Cieszyńskiego, ale także z Moraw. Staraliśmy się, żeby byli też rzemieślnicy bardzo różnorodni, wobec czego są tacy, którzy są przy trufle od samego początku, ale są także zupełnie, nie mogę powiedzieć nowe rzemiosła, bo to są tradycyjne rzemiosła, ale są to nowi rzemieślnicy, którzy przebywają pierwszy raz. I to jest chyba dla nas też największa radość. Jest trochę nowych stoisk kulinarnych. No ja się cieszę, że to zainteresowanie tym tradycyjnym, autentycznym rzemiosłem nie mija. I jakby cały czas widzimy ludzi, którzy pytają, oglądają, przysiadują przy rzemieślnikach, bo także o to chodzi, żeby pokazać tą kulturę żywą wtedy, kiedy jest tworzona. Stałym punktem programu, którego nie mogłoby już zabraknąć, jest cieszyński konkurs pieczenia strudla. Jury nie miało łatwego zadania, ponieważ w tym roku o miano najsmaczniejszego rywalizowało 13 strudli. W konkursie wzięły udział również dzieci. Dzieci, które potrafią, można powiedzieć, uczyć się tak trudnej techniki, jaką jest ciągnięcie ciasta na strudel. Najsmaczniejszy strudel według jury upiekła Julia Cięciała z Cieszyna. Domowe pyszne ciasto przyjechało do Cieszyna również z Cisownicy, czeskiego Cieszyna i Kończyc Małych. Jak się okazuje, przygotowanie ciasta na strudel nie jest takie proste. Pani Beacie od lat pomaga mąż Adam. My razem pieczemy, chociaż głównie często jest tak, że ja mam pomysły różne, a mąż je realizuje. A jak to jest z tym strudlem? Wy go jakoś udoskonalacie, coś zmieniacie z roku na rok, czy zawsze trzymacie się tego samego przepisu? Dodajemy teraz różne takie inne składniki. To na przykład jakie? W tym roku dodaliśmy wiśnie, suszone wiśnie i morele. Także zapomnieliśmy dać skórkę z cytryny. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.